Dzisiaj będziemy sobie rozważać taki pewien element, który jakże bardzo ważny jest w chrześcijaństwie, bez którego człowiek, idąc tutaj, rzeczywiście po tej ziemi nie jest w stanie dojść do końca. Nieraz człowiekowi się może wydawać, przecież to jest proste. Dam sobie radę, poradzę sobie. Tak, ale na czym polegasz? Psalm 43. Mamy tutaj właśnie tą modlitwę, wołanie do Boga, które kieruje psalmista. Będziemy właśnie poprzez właśnie ten psalm też widzieli, co przeżywał człowiek. I właśnie to najważniejsze, na kim on się skoncentrował. Bądź sędzią moim, Boże, i rozstrzygnij spór moim z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny? Gdy nieprzyjaciel mnie dręczy, ześlij światło i prawdę swoją. Niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej i będę Cię wysławiał na cytrze. Boże, Boże mój, czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Kiedy, zobaczcie, czyta się psalmy, czytamy je, patrzymy, nieraz myślimy, no tak, no, doświadczenie człowieka było, przeszło, ale jakże właśnie często my, zobaczcie, też jesteśmy w doświadczeniu i wtedy, co można powiedzieć, jest przed nami, przed naszymi oczami, albo kto stoi przed naszymi oczami. Tutaj mamy psalmistę, który i skoncentrujemy się tak właśnie poprzez cały ten psalm na tej końcówce też. Ona będzie, można powiedzieć, ta końcówka też właśnie naszym takim wspólnym tutaj zastanowieniem, bo tak jak powiedziałem, nieraz wydaje się to łatwe. Ale rzeczywiście, na czym opierasz to łatwe? Komu zawdzięczasz to, że tak jest? Po całym tym doświadczeniu, kiedy, zobaczcie, tutaj psalmista mówi, czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Czym jest ufność? Moglibyśmy się zastanowić, jak wygląda ufność. Kiedy czytamy o tych mężach Bożych w Biblii, to możemy zobaczyć rzeczywiście ludzi, którzy nauczyli się jednej podstawowej rzeczy. Nie ufać sobie samym. Nie ufać swojemu ciału. Nauczyli się że można ufać jedynie Bogu. Czy jest, zobaczcie, to łatwe? Możemy śmiało powiedzieć, gdybyśmy nie byli w tych ciałach, gdybyśmy mieli ciała inne może, byłoby to łatwe. Ale jesteśmy w ciałach, które śmiało możemy powiedzieć, one nie potrafią ufać same z siebie Bogu. One naprawdę nie potrafią. Gdyby człowiek chciał się tego uchwycić, powiedzieć, teraz ja będę w ciele i w ciele będę ufał Bogu. Moje ciało położy całą ufność w Bogu. Czy ciało umie położyć rzeczywiście ufność w Bogu? Mamy pięknie opisaną historię Izraela. Ona nas rzeczywiście czegoś uczy. Ona nam wskazuje, można powiedzieć, właśnie to, że ciało nigdy nie potrafiło ufać Bogu. Odkąd w ciele zamieszkał grzech, ciało przestało ufać Bogu. Ciało nauczyło się ufać samemu sobie. Ciało nauczyło się ufać gdzieś, można powiedzieć, temu, co inni powiedzą. Ale ciało nie umie ufać temu, co mówi Bóg.
Czy zobaczcie, dla nas dzisiaj żyjących ufność jest czymś cennym i jest czymś, można powiedzieć, czego chcemy się rzeczywiście trzymać. Tak jak powiedziałem, dziś może wydawać się to łatwe. Dziś człowiek może powiedzieć, no pewnie tak, że no ja ufam Bogu. Ale kiedy tak człowiek, zobaczcie, przeanalizuje to, czy naprawdę to jest ufność w Boga i Bogu? Czy może ufność to jest tylko, można powiedzieć, w tym, bo dzisiaj mam wszystko, co mi jest potrzebne? Nie cierpię głodu, nie chodzę nagi, mam gdzie spać, mieszkać. I w tym momencie, zobaczcie, wszystko jest jakby tak w pewnym sensie poukładane i załatwione. I człowiek może lekko wypowiedzieć, no ja ufam Bogu. Ale kiedy człowiek się zastanowi nad tym, na powiedzieć, gdyby zaczęło tego brakować, gdyby zaczęto nam to odejmować, wtedy czy człowiek by potrafił ufać Bogu? Izrael wyszedł z Egiptu. W Egipcie miał to, co miał. Miał te ogórki i te wszystkie inne, można powiedzieć, rzeczy, o których tak wspominał, niestety, idąc poprzez tą pustynię. Ale na tej pustyni, zobaczcie, Izrael nie miał już tego, co miał tam. Ale czy Izrael umiał ufać Bogu? Że jeżeli Bóg powziął się zadania, że On ich wprowadzi do ziemi obiecanej, to On to zrobi. Tak jak powiedziałem, historia spisana dla nas, która nas uczy tego, że Izrael szedł i niestety nie potrafił ufać Bogu. Nie mamy wody, nie mamy jedzenia, chcemy mięsa. Skąd by Bóg mógł nam w ogóle dać tutaj mięso teraz na pustyni? Nie potrafi zaufać w to, żeby jeśli On powiedział, to On ma moc też i to wykonać. Ale ich nie ma, jesteśmy my dzisiaj, my, którzy się dzisiaj też uczymy i którzy możemy badać swoje właśnie serce i możemy powiedzieć sobie, czy my dzisiaj potrafimy naprawdę ufać Bogu. Czy dzisiaj moja ufność, ona jest położona naprawdę w Bogu. Nie w tym, że mam pracę, że mam co zjeść, mam się w co ubrać, mam gdzie spać. Można to tak rzeczywiście ubrać, w ten sposób, że człowiek rzeczywiście ufa, bo ma. Ale gdyby mu to zabierać, czy jego oczy nadal będą skierowane na Boga? Psalmista, mając doświadczenie, i to nie małe doświadczenie, bo on mówi, spór z narodem bezbożnym. Rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Potężne doświadczenie. Jest naprawdę wielkim doświadczeniem. Mógłby sobie powiedzieć, no tak, jakoś sobie poradzę. Bezbożnie, jakoś sobie dam z nimi radę. Zetrę ich. Pokonam ich. Ten człowiek wiedział, że tylko Bóg, że jego ufność może być tylko w Bogu, że tylko Bóg w tym wszystkim może go ustrzec, przeprowadzić, zachować. I ten człowiek, zobaczcie, jak on woła, on mówi, ufaj, duszo moja, Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę, jeszcze przyjdzie ten czas, będę go sławił. Teraz może jestem w doświadczeniu, teraz jestem w próbie, teraz to przechodzę, ale przyjdzie czas radości, przyjdzie czas wesela, kiedy moje serce się będzie weseliło. Ale zobaczcie, jak bardzo ważne rzeczywiście jest to, żeby przed oczami był nasz Pan. Żeby nic innego nie zajęło właśnie tego miejsca. Kiedy, zobaczcie, widzimy naszych braci, uczniów, jak chodzą z naszym Panem Jezusem Chrystusem, jak On ich uczy. On tam mówi o wróblach. Ciekawe, że nasz Pan Jezus użył tam to właśnie te ptaki i On mówi o tych wróblach. I mówi taką jedną ciekawą rzecz. Mówi, żaden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Nic się nie może wydarzyć, jeśli Ojciec do tego nie dopuści, nie pozwoli na to. A potem też mówi, i nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Czy oni mogli zaufać Panu Jezusowi, że On to, co powiedział, rzeczywiście jest prawdą? No cóż to jest wróbel, ptaszek? I cóż to jest, można powiedzieć, włos? Tylko włos. Czyżby Bóg, można powiedzieć, był tak skrupulatny i tak drobiazgowy, że interesuje się jednym wróbelkiem albo włosem twoim, moim?
Ale zobaczcie, jak Pan Jezus właśnie uczył tej ufności swoich uczniów. On im pokazywał, że oni nie mogą na czym innym spolec, na czym innym nie mogą złożyć ufności, jak tylko na Ojcu. No i właśnie, znowu zadamy sobie to pytanie, czy my dziś umiemy pokładać ufność w Bogu? Kiedy, zobaczcie, jest nam naprawdę dobrze. Nieraz sobie to mówimy, że nie jesteśmy prześladowani. Są nasi bracia i siostry, którzy są prześladowani. Gdybyśmy może z nimi się zetknęli, to może byśmy zobaczyli naprawdę ludzi szczęśliwych, bo mają ufność w Bogu, że to się skończy. Że przyjdzie tego koniec. Że oni za to, że trzymają się, odbiorą zapłatę, piękną zapłatę. My mamy dobrze. Ale czy w tym dobrze, co które my dzisiaj mamy, które nas, możemy powiedzieć, otacza, czy my umiemy rzeczywiście ufać Bogu? Tym będziemy się chcieli właśnie dzisiaj zająć. Tak jak powiedziałem, ufność jest czymś naprawdę bardzo ważnym. Nie można sobie zlekceważyć ufności, bo ciało chciałoby wziąć coś w swoje ręce. Ono by chciało powiedzieć, ja się tym zajmę. Ja ci pokażę, jak ufać. Jak się zabezpieczyć. Ale nie zabezpieczyć się w Bogu. Ale zabezpieczyć się w swoich własnych możliwościach. Zabezpieczyć się na swój własny sposób. Ale psalmista mówi, On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Zabezpieczyłem się w Nim. I mówi do swojej duszy, ufaj, duszo moja, ufaj. Nie strać ufności nigdy. Nawet gdyby przyszły wielkie doświadczenia, nie strać ufności, że Bóg w tych doświadczeniach jest z tobą. On, zobaczcie, On to wiedział. Ale czy my dzisiaj to wiemy, kiedy mamy, jeszcze raz to powtórzę, kiedy my mamy dobrze, żeby kiedy zacznie się mu powiedzieć, właśnie może tak dziać, że będziemy coraz bardziej, można powiedzieć, ogołacani z tego, co jest dzisiaj, co mamy. Nie będziemy może już mogli pójść do pracy, może nie będziemy mogli już mieszkać w mieszkaniach, które mamy. Czy my dziś uczymy się prawidłowo ufności? Czy my dziś polegamy na wszystkim, że Bóg powiedział i On nie złamie żadnego swojego słowa, że to On powiedział, że to nie powiedział jakiś człowiek, bo gdybyśmy mieli to spojrzeć rzeczywiście na człowieku i w nim włożyć jakąś ufność, człowiek jest. Czytamy jak trawa, dziś jest, jutro go nie ma i ginie i cóż, rozleciałaby się nasza ufność. Ale Bóg jest Bogiem wiecznym. Bóg nie umiera. I możemy śmiało powiedzieć, właśnie na Nim jedynie można ufać. Także to niech będzie dzisiaj właśnie naszym elementem, naszego tutaj rozważania wspólnego. Czym jest ufność? Żeby to głęboko rzeczywiście trafiło do naszego serca.